Ja nie lubię narzekać tak do końca, ale doszły mnie słuchy, że powinnam nagrać taki film, bo chciałam nie nagrywać, chciałam w ogóle pominąć milczeniem ten temat, ale doszły mnie słuchy, że bardzo lubicie, jak sobie narzekam, że to jest bardziej czekacie na ten film niż na film o najlepszych książkach roku. Więc no kimże ja jestem, żeby odmawiać ludziom kontentu, więc oto jestem, będę opowiadać. Natomiast muszę na początku powiedzieć, że raczej nie będzie to miły, przyjemny film dla części osób. Trigger warning, po prostu trigger warning. Można poczuć się urażonym. Można poczuć, myślę, jakiś dyskomfort oglądając to, co ja mogę mu powiedzieć o niektórych książkach, bo jeszcze nie wiem, co powiem, poza tym, że raczej będzie to negatywna rzecz, więc trzeba mieć to na uwadze i raczej po prostu nie będzie to nic takiego bardzo przyjemnego ani pluszowego, więc trzeba mieć to na uwadze. Natomiast ja nie odpowiadam za cudze emocje, odpowiadam za to, co powiem. Mam nadzieję, że nie przekroczę pewnych nieprzekraczalnych granic, ale nie odpowiadam za cudze emocje, więc to też proszę mieć na uwadze. Zacznę od książek, których w ogóle nie mogłam nawet dokończyć. Nie skończyłam je, po prostu zrobiłam na nich DNF, nie dokończyłam ich czytać. I tu chyba największą zbrodnią takich książek jest to, że one są po prostu nijakie, że one nie wzbudzają żadnych emocji, ani pozytywnych, ani negatywnych, że po prostu w pewnym przychodzi taki moment, że ja przestaję czegokolwiek od nich oczekiwać i stwierdzam, że koniec. Po prostu to jest koniec i nie dajemy żadnej sobie szansy, bo szkoda po prostu tego czasu. I taką pierwszą książką jest książka, na pewno wierzyliśmy jak nikt, chyba największe rozczarowanie tego roku. Książka, którą miałam na swojej biblioteczce od lat, wrzucałam ją do każdego dosłownie TBR-u, chciałam ją przeczytać, coś mnie od niej odciągało cały czas, ale chciałam cały czas ją przeczytać i miałam wysokie oczekiwania co do niej, ale nie za wysokie. Natomiast ta książka, co do tej książki, nie można mieć żadnych oczekiwań. Ona jest po prostu taka, że tam nic się nie dzieje, jest przegadana w najgorszy możliwy sposób. I zachowania bohaterów, zwłaszcza Fiony, w tej linii narracyjnej Fiony, no po prostu przecież to jest fatalne, nikt się tak nie zachowuje, babka niby szuka córki, a co, chodzi po kawiarniach, kawkę pije, nieprawdopodobne wręcz, no to jest, ale to nie jest nawet tak złe, żeby się na to jakoś oburzać, to jest po prostu nijakie, ta książka jest jak jakaś taka ryba, która jest zamrożona, ale której zamrożeniu więcej jest wody i ona po rozmrożeniu ani tej wody już nie ma, bo ona wypływa, ani nie da się z tego fileta usmażyć, po prostu, bo nic z tej ryby prawie nie zostało, nie ma tam nic. To jest dosłownie taka książka, czyli taki po prostu, no, synonim rozczarowania. Kolejna taka książka, Jestem kotem, Natsume Soseki. Książkę, którą sobie chciałam przeczytać na azjatycki miesiąc, to jest japońska klasyka. I ja, no tutaj obiektywnie nie mówię, że to jest zła książka, absolutnie. Mówię tutaj wyłącznie o swoich subiektywnych odczuciach. Jestem kotem. To książka, na której gdzieś na początku zaraz od razu odpuściłam, bo jestem również perspektywa kota umieszczona. I ten kot zaczął opowiadać, jak on sobie będzie myszy łowił i o tym polował. Ja mówię, okej. Okay. No to rób co tam uważasz, ale już beze mnie, więc po prostu ja już na tej perspektywie odpuściłam. No nie kręcą mnie myszy ani polowanie na nie, więc no poszłam dalej. Dalej Nadprzyrodzony wyraz jego rąk, Milenko Jergowicz. Książka, która jest bardzo krótka, ona ma 100-120 stron, nie więcej. Natomiast uważam, że to jest synonim oszustwa w tym wypadku, bo książka miała opowiadać wedle opisu. Ja oczywiście, bo ja oczywiście daję sobie prawo do tego, że może mi się coś pomylić, że ja mogę czegoś nie zrozumieć i to moje oczekiwania mogą być fałszywe. Natomiast przewróciłam do opisu tej książki, co ona oferuje. I okazało się, że miało to być jakiś taki retrospekcja, wrócenie do tego czasu, kiedy odbył się zamach na Ferdynanda, na księcia Ferdynanda, i to był bezpośrednia przyczyna wybuchu I wojny światowej. I tutaj autor miał wracać do tego wydarzenia, ale nie patrzeć z perspektywy elit na tą historię, tylko z perspektywy tych zamachowców, dotrzeć do ich historii, trochę próbować jakby wejść w ich buty. Ale to było zmyślanie, to było po prostu, to była całkowita fikcja literacka w wielu momentach, ale to jest taka manipulacja historyczna oparta o zmyślanie.
A tu nam się próbuje wmówić, że to ma być reportaż. No niestety, absolutnie nie. I mnie takie konfabulacje tutaj w tym wypadku nie kręcą i stwierdziłam, że czuję, poczułam się oszukana i dotknięta, więc absolutnie nie byłam w stanie nawet jej skończyć. Dalej fikcję Borgesa. Kim ja jestem, żeby mówić, że fikcja Borgesa to zła książka? Absolutnie nikim, więc tego nie mówię. Natomiast ja przeczytałam sobie dwa, trzy opowiadania z tego zbioru na początku i poziom abstrakcji zupełnie mnie po prostu przerósł, więc stwierdziłam, że no niestety nie. To nie jest to, czego ja sobie na ten moment w literaturze szukam. Prawdopodobnie wrócę kiedyś do tego zbioru. Kiedy będę bardziej dojrzalsza, może to się nie wydarzyć. Ale kiedy może będę bardziej dojrzałym czytelnikiem, również może się to nie wydarzyć. Może wrócę, może nie wrócę, na ten moment nie. Dalej Poanatema Neala Stephensona. To jest książka, którą przypadkowo nie skończyłam, przez przypadek, bo byłam bardzo, na bardzo dobrym, to, bardzo dobrej drodze, żeby ją skończyć, ale to jest hard science fiction, czyli naprawdę mocne takie science fiction. I ja wiem, czasem ludzie mówią, że coś jest hard science fiction albo hard fantasy i potem mówią Zakon Żelaza Pomarańczy. Albo hard fantasy, czwarte skrzydło. No nie, to nie jest mocne, to nie jest mocne budowanie świata w tym typie, tylko naprawdę mocne budowanie świata. Tam jest bardzo dużo rzeczy niewiadomych i to do tego stopnia, że nic nie jest tłumaczone, jest bardzo wysoki próg wejścia w historię, nic nie jest tłumaczone. Nie tylko czytelnikowi, ale również bohaterom. Bohaterowie też nie wiedzą do końca, co się dzieje i czym, jakim życiem oni w ogóle żyją, jakim światem, więc to jest podwójnie trudne. Potem zaczyna się to w jakiś sposób wyjaśniać, i ja chyba byłam w tym momencie, kiedy już to zaczynało się jakby wyjaśniać. Chciałam zrobić sobie przerwę, ale zrobiłam tą przerwę kilkumiesięczną przypadkowo. I zapomniałam sobie, co się działo wcześniej, po prostu już nie byłam w stanie dalej iść tą historią, musiałabym zacząć od początku, więc kiedyś to zrobię, ale nie teraz. To na ten moment to była trochę za mocna dla mnie historia. Dalej Kleopatra i Frankenstein Cocomelrose. Och nie, to książka, która po prostu miała opowiadać, taka bardziej obyczajówka, o jakiejś relacji starszego mężczyzny z młodszą kobietą, raczej osoby z elit, bardzo bogate, więc to też była taka historia o zepsuciu trochę tych elit, no gdzieś taką stronę, tylko że jeżeli pisać, ja czegoś innego oczekuję od tego typu książek, bo oczywiście jeżeli my mamy temat zepsucia elit, co jest oczywiście prawdą, bo elity są zepsute do szpiku kości, to są okropni, ohydni ludzie. W świecie, w którym my żyjemy, elity to są na poziomie dystopii, to są fatalni, absolutnie każda jedna osoba jest zepsuta do szpiku kości, więc jeżeli ja sobie chcę poczytać coś w tym temacie, to chciałabym, żeby to było rzeczywiście ukazane w taki sposób, w jaki ja już rozumiem ten świat. A to, jeżeli weźmiemy tutaj ten temat właśnie zepsucia elit naszego społeczeństwa, naszego pokolenia, to jest jak rzucanie małym kamyczkiem w ocean. Absolutne jakby tylko lekkie dotykanie tematu, a no to nie, po prostu, to nic ta książka sobą dla mnie nie oferowała, absolutnie nic. Dalej, książka Plewy na wietrze Anny Brzezińskiej. To jest pierwszy tom sagi o Twardokęsku. Nie mogę do końca mówić, że to jest zła książka. Podobał mi się język, taki stylizowany właśnie na jakiś taki staropolski, humor do pewnego stopnia, ale ja byłam w połowie tego tomu, byłam gdzieś w połowie i absolutnie nie widziałam żadnego zalążku akcji. Nie działo się tam nic ciekawego i byłam w takim punkcie, że no dobra, jest okej, jest jakiś klimat, ale co my robimy? Co my tu robimy? Gdzie my jesteśmy? Do czego? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Nie wiem. Odpuściłam, stwierdziłam, że może ja nie dawałam wystarczającej uwagi, nie byłam wystarczająco skupiona na cokolwiek, byłam absolutnie zagubiona, więc stwierdziłam, że to nie jest dobry moment. Kiedyś może wrócę, ale może niekoniecznie. Austerlitz, Sibalda. Książka, którą czytałam w absolutnej agonii, po pół strony. Nie była w stanie mnie zahaczyć niczym, co ja osobiście mam naprawdę mam doświadczenie w czytaniu nudnych książek, w czytaniu rozpraw ekonomicznych, w czytaniu podręczników. Ale to
Było gorsze niż cokolwiek, co w życiu przeczytałam pod względem nudy i pod względem tego, że nie było w tym absolutnie jednej interesującej dla mnie rzeczy. Zdania po sobie następowały w zupełnym marazmie. Nie, po prostu nie. To książka jest również krótka, ma około może 300 stron. Żeby dojść do połowy tej książki, kiedy już stwierdziłam, że absolutnie się poddaję, zajęło mi to kilka miesięcy. Czytałam po pół strony dosłownie. Jeżeli nie mogłam w nocy zasnąć, ta książka by mnie po prostu położyła w śpiączkę na 10 lat. Absolutnie. To jest ten poziom nudy. Natomiast ja nie mogę mówić, że jest zła z tego względu, że to jest bardzo znana książka. No dlatego po nią sięgłam, że jeden z klasyków, z jakichś arcydzieł, nowoczesna klasyka, z arcydzieł literatury światowej. Ja nie widzę tam jednego słowa, które mogłoby po prostu wciągnąć tą książkę w klasykę. Jak dla mnie mogłaby być zapomniana w odmętach historii, tam pozostać. Dziękuję. No niestety. Fatalne jest to, co mówię, na pewno. Zawsze jak powiem coś takiego o książce, która gdzieś jest w jakichś kręgach doceniana, to zawsze ktoś mi pisze jakiś komentarz, że no chuja się znam, w dupie byłam i gówno widziałam, czytać nie umiem, jestem z rodziny analfabetów, więc proszę, oto jest twój moment na zostawienie tego komentarza. Możesz obrażać teraz mnie i też moją rodzinę do piątego pokolenia wstecz. No, postaramy się przyjąć to z godnością. Duchowe życie zwierząt, Peter Wallenbean. To jest książka autora tego samego, który napisał też Duchowe życie drzew. I ta książka, właśnie ta opowieść o drzewach i o lasach, ona mnie bardzo zafascynowała, bardzo mi się podobała. Natomiast tutaj Duchowe życie zwierząt, absolutne, fatalne podejście do zwierząt, do fauny. To jest po prostu niebywałe z jakim takim bambinizmem, z jakim takim upupianiem, z traktowaniem dzikiej natury, dzikich zwierząt, bez absolutnie żadnego szacunku, bez godności, tylko jako maskotki, jako jakieś zabawki. Wręcz wydaje mi się, że to jest raczej będzie sprzeczne też z jakimś dorobkiem naukowym, z jakąś wiedzą, jaką obecnie mamy jako ludzie na temat zwierząt. Fatalna rzecz, nie bardzo mi się nie podobała. I ostatnia tutaj książka Głód Knuta Hamsena. To jest książka noblisty, krótka, klasyka, a ja nie mogłam jej znieść i zdzierżyć tego narzekania. Prawdopodobnie czegoś nie rozumiem. A myślę, że to jest przekonanie graniczące z pewnością, że czegoś nie rozumiem, bądź tą książkę trzeba czytać bezpośrednio już z opracowaniem, bo jakby jest. No, w naszym tutaj życiu jest już jakoś tak niezrozumiała, jest nieaktualna do końca. To są wszystkie właśnie książki, których nie udało mi się przeczytać, a teraz przejdę do książek, które czytałam w całości, ale bardzo tego żałuję, było to zupełnie zbędne i niepotrzebne. Natomiast, czy tak, bo powiedziałam, że żałuję, ale czy na pewno żałuję? Myślę, że w głębi serca. Nie, bo zawsze czytanie złych książek, książek, które mi się subiektywnie, pomyliły mi się słowa, subiektywnie nie podobały, zawsze mnie czegoś uczy. To znaczy uczy mnie, jaką ja jestem po prostu osobą, jakie mam potrzeby, czego oczekuję. Jeżeli się zastanawiam nad tym, co mi się nie podobało, to wiem w opozycji, czego szukać, więc jeżeli mam być tak, nie wiem, do bólu, do kości szczera, to nie jest to aż tak zmarnowany czas, jeżeli coś z tego wyciągnę, jeżeli mam jakieś wnioski na ten temat. Natomiast ja mam też taką filozofię czytania, że po prostu staram się sięgać, nie zamykać się w żadnych określonych granicach i sięgać, wychodzić poza swoją strefę komfortu. Daje mi to ekscytację, daje mi to różne emocje, więc wychodząc poza tą swoją strefę komfortu, sięgając po nowe rzeczy, jestem narażona na to, że będę odnosić jakieś porażki, będę się potykać i będę trafiać na buble w tej swojej czytelniczej karierze. Więc jakby przyjmuję to. To jest ryzyko, którym ta moja czytelnicza droga jest obarczona, ale to jest coś, co ja jakby wciągam w koszty. Ale czy mogę sobie na ten temat ponarzekać? Uważam, że tak. I właśnie do tego narzekania przechodzę. Pierwszą tutaj książką, którą mam, to jest Nie to miejsce, nie ten czas, Gillian McAllister. To jest taki kryminał, thriller, bardziej może thriller, oparty na tym, że cofamy się w czasie.
I to jest książka, która bardzo mi się spodobała z pomysłu, z tego jakby, no, co miało być tutaj przedstawione, co jest obiecane, jeżeli chodzi o tę książkę. Natomiast po prostu wykonanie wydaje mi się, że nie podobało mi się, bo ta bohaterka jest głupia, po prostu cofa się w przeszłość i jest zaskoczona, że ktoś w przeszłości nie wie tego, co się dzieje w przyszłości. Żałosne, żałosne wręcz. I to chyba jest taki największy, to jest po prostu rozczarowanie moje. To jest taki największy zarzut, że po prostu te wydarzenia są głupie, jeżeli się czyta. I więc ja nie miałam tutaj w tej książce tego, co najczęściej jest dobrą rzeczą w thrillerach, czyli to, że czuję zaangażowanie, że takie napięcie, co się wydarzy, co się w ogóle stało. Nie, dla mnie to było takie, no serio, naprawdę. Więc z tego względu, więc ją tutaj odkładam. I kolejnym takim rozczarowaniem to jest czwarte skrzydło, z tym, że ja sięgając po tę książkę, i ja wiedziałam, że to będzie romans, że tu tutaj mogą być też takie właśnie jakby, jak to się określa, pikantne sceny, czyli jakieś tam sceny erotyczne. I zaskakująco, to nie ta rzecz, nie ta część mnie rozczarowała. Uważam, że była bardzo w porządku. No, jak na to, że wiem, że to ma być o tym, że tak się ma dziać. Jasne, okej, przyjmuję to, to jest w porządku, to jest w porządku. Ale ta konstrukcja tego świata, tego, co tutaj jakby się dzieje, to jest coś, co przyprawia mnie o ból głowy promieniujący na kręgosłup. Coś fatalnego. Jak kiedyś myślę o tym, że ja się czuję do czegoś niekompetentna, że ja może mam za małe kwalifikacje, żeby sięgać po jakieś moje marzenia, że mam jakiś po prostu taki syndrom oszusta, to potem myślę, że ktoś pisze takie książki i one osiągają gigantyczny sukces marketingowy. Tu jest po prostu fatalna kreacja świata, tego fantazy. Jest tak wykreowany jakby byle jak, na kolanie, od niechcenia. Wydaje mi się, że dzieci, które piszą wypracowania do szkoły, robią to w sposób bardziej konstruktywny, bardziej kreatywny. Jestem pewna, że są takie dzieci, które po prostu no, piszą bardzo angażujące i ciekawe wypracowania, 100 razy ciekawsze niż ta książka. Niestety, każda klisza, która jest znana z fantastyki gdziekolwiek, cokolwiek kliszowatego już pojawiło się gdziekolwiek, tutaj jest zawarte, absolutnie w tej historii, na zasadzie wkładanych elementów rzucanych w świat, w puzzle. Nie wiem, kurwa, jak mam o tym wszystkim opowiadać. Ja pierdolę, to jest, kurwa, tak złe. Największą wadą tej książki jest też to, że tutaj wiele rzeczy jest opisywanych na zasadzie, że na przykład ta szkoła, że ona jest taka niebezpieczna, że oni mogą zginąć każdego dnia, jeden fałszywy krok i mnie nie ma, koniec, done, po prostu proch, nawet tyle po mnie zostanie, mokra plama. W ogóle się tego, jakby tego nie widać w ogóle w wydarzeniach ani w tej szkole, poza tym, że mają jakiś tam mur. Och, mo, Boże. Śliski mają mur, po którym trzeba przejść. Dlaczego? Bo tak wszyscy, bo tak ktoś tam powiedział, kazał. Fatalne. Oczywiście każdy po nim przechodzi, jedna osoba, jakaś tam piątoplanowy bohater, który nagle się pojawił, po prostu wylazł za krzaka. Dobra, on spadł, ale żaden bohater inny, głównoplanowy, nie dzieje mi się absolutnie nic, nic absolutnie mu się nie dzieje przez całą książkę. Taka niebezpieczna szkoła, niebywałe. Smoki, absolutnie fatalne, jedne z najgorszych smoków, jakie istnieją w historii fantastyki, z którą miałam styczność. No po prostu fatalna książka. Co najdziwniejsze, ta część romansowa mi osobiście nie przeszkadzała, byłam na to przygotowana. Mam tu na liście Heaven, Mieko Kawakami. To jest książka, którą czytałam na azjatycki miesiąc, która była bardzo chwalona, gdzieś tam uznana, natomiast według mnie jest absolutnie bezsensowna z tego względu. Tutaj jest historia dwóch osób, dwóch dzieci właściwie w wieku szkolnym, które są prześladowane przez swoich rówieśników. Ta przemoc jest absolutnie, przechodzi wszelkie granice, to nie jest tylko słowna, to jest też tak, to jest też czyny, ale te czyny no, przekraczają wszelkie granice, wręcz podchodzą pod jakieś torturowanie. To jest absolutnie coś bardzo dziwnego z tego względu, że to jest tutaj ukazane po prostu na zasadzie jakiegoś szoku,
szokowania czytelnika, te różne sceny, z nich nic nie wypływa. To jest jak dla mnie, to jest taka pewna pornografia jakiejś agresji, jakiejś brutalności. Absolutnie pokazane coś na zasadzie pokazywania tego dla efektu szoku, a nie pokazywania tego na zasadzie pokazania czytelnikowi coś przez brzydotę. Po prostu, no nie wiem, ja mam na to taką ocenę. Plus ta postawa tej dziewczyny zwłaszcza, która ma się za jakąś, nie wiem, mesjankę, mesjasza, bo ona musi znosić to absolutne bezsensowne cierpienie. Niestety nie wszystko, nie każde cierpienie ma w życiu sens i nie należy dokładać do jakichś bezsensownych aktów cierpienia, jakiejś martyrologii. Po prostu no, to tutaj jest jakby zupełnie dla mnie to jest bezsensowne. To nie należy znosić pewnych rzeczy dla zasady znoszenia. Są tutaj tak bezsensowne pokazane jakieś postawy, że to jest absolutnie dla mnie nie do uwierzenia, plus to, że to są dzieci i jakie ich postawy, jakie mają jakieś filozoficzne przemyślenia, filozoficzne pewne umocowania, na przykład tą rozmowę, którą tam ten chłopak przeprowadza ze swoim, z oprawcą swoim, ofiara przeprowadza rozmowę ze swoim oprawcą. I to jest taka rozmowa bardzo uduchowiona, podbudowana bardzo filozoficznie. Dorośli ludzie nie wiedzą nieraz, dlaczego robią to, co robią, a tutaj dziecko, ofiara, w taki sposób potrafi wytłumaczyć w jakiś sposób swojemu oprawcy i jeszcze go w jakiś sposób usprawiedliwić. Absolutnie nie do uwierzenia. Po pierwsze, nie do uwierzenia są te kreacje, po drugie, dla mnie nie do uwierzenia jest też cała ta właśnie cała ta podbudowa filozoficzna, w końcu chyba powiedziałam, o co mi chodzi, że nic tam jest dla mnie nie do uwierzenia i generalnie no fatalna książka, po prostu nie wiem. Dalej książka Mieczysława Gorzki, Burza. Mieczysława Gorzki, książki, ja lubię czytać kryminały, natomiast tutaj było bardziej takie jakieś paranormal science fiction, coś w tym stylu. Książka, która mnie rozczarowała z tego względu, że tam jest też pomieszanie z poplątaniem, groch z kapustą, absolutnie wszystko, co można sobie wyobrazić. W tej książce jest prawie praktycznie, nie wiem, akcja za akcją, coraz to jakby on podjął jakiś zakład, że umieści każdy element, jaki mu się przypomni w tej książce, to on go umieszcza, lądowanie kosmitów na Marsie, czasoprzestrzeń, wątki, jakieś akcja w stylu, no nie wiem, zabił go i uciekł, on uciekł, ale go zabili, ale on uciekł potem, ale po prostu potem wrócił i znowu go zabili jeszcze raz, bo okazało się, że to nie on, to jest jego brat. No coś w tym stylu po prostu, więc no za dużo na moje nerwy. Dalej Babel, Rebeki Kwang. Książka, która fatalna jest z tego względu, że rozczarowała mnie bardzo. Podobne zarzuty co w Czwartym Skrzydle, chociaż nie aż tak natężone, że jest taki świat, jeżeli chodzi o traktowanie tej książki jako fantastykę, to jest położona po prostu laga na całe budowanie świata fantastycznego, za całe kreowanie tych podwalin. No to jest położone po prostu, na to jest położony, nie powiem co, ale wielki, więc generalnie to jest potraktowane bardzo po macoszemu i na zasadzie układania jakichś klocków, no generalnie duże takie niechlujstwo, tak się wyrażę, jeżeli chodzi o budowanie świata, jeżeli chodzi o te podwaliny fantastyczne, natomiast jeżeli chodzi o jakieś tam przesłanie, to jest wyłożone w taki sposób, że tam się nie bawimy w żadne niuanse, w żadne jakieś tam czytelnika traktujemy tutaj jako osobę inteligentną? Nie, absolutnie, bo on ma tylko przeczytać i przyjąć to, co ma tutaj autorka poprzez swoich bohaterów do opowiedzenia. Bohaterowie służą raczej do transferowania opinii właśnie autorki, w których nie ma absolutnie jednego miejsca na jakikolwiek niuans. Świat nie jest szary, świat jest czarno-biały. Ta książka też jest przegadana jest do granic możliwości, jest tak napuszona, tam nie potrzeba w ogóle tyle stron, tam nie byłoby potrzebne w ogóle tyle stron, żeby to wszystko przekazać, co ona chciała przekazać tą książką. Natomiast dla mnie ona była absolutnie fatalna, natomiast dużo osób ją docenia, bardzo dużo osób ją docenia, możliwe, że podchodząc do niej z innymi założeniami albo oczekiwaniami, albo oczekując czegoś innego tego typu historii, może po prostu ona się spodobać, natomiast dla mnie niestety nie. Dobrze, dalej mam tu książkę Radio Armagedon Jakuba Żulczyka.
Niestety, książka, która dla mnie była fatalna ze względu też na język, ze względu na kreację, dla mnie to było wszystko nie do uwierzenia, ale właśnie tutaj, co mnie to wszystko też odrzuciło przede wszystkim, to jest język. Natomiast też ta historia opowiada o grupie młodzieży z Warszawy. Zdaje się, że z Warszawy, nie wiem na 100%, ale raczej z dużego miasta. I ja po prostu, dla mnie może to było niewiarygodne, te różne postawy, z tego względu, że ja nie mam tej perspektywy w ogóle i nie wiem, nie umiem sobie jej też pewno wyobrazić, ale no, może tu jest ten punkt, że ja jakby traktuję ją też do pewnego stopnia jako taką niewiarygodną. Natomiast też język, przede wszystkim język, taki wulgarny, taki obrzydliwy, mnie to jakby fizycznie bolało, fizycznie mi oczy krwawiły, mentalnie oczywiście, to jest metafora, ale krwawiło mi oczy, mózg mi się gotował, kiedy po prostu patrzyłam na te zdania, więc nie. Natomiast rozmawiałam też z innymi osobami, które Żulczyka twórczość bardzo lubią i one też mówiły, że no słabsza jest to jego książka, żebym się nie zrażała, żebym dalej próbowała, możliwe, że to zrobię, ale to jest też taka historia z tą książką, że jak skrytykowałam tą książkę w tam którymś podsumowaniu miesiąca, no to za nią, za krytykowanie Żulczyka, dostałam no bardzo dużo takich no czy hejtu? Możliwe, że hejtu, ale po prostu bardzo dużo nieprzyjemnych wiadomości, więc wzbudza to emocje. Dalej, wszyscy jesteśmy łotrami, Amanda Foodie. Czy sięgnęłam po tą książkę? Z jakich przyczyn właściwie? Czy sama sobie zrobiłam to? Prawdopodobnie sama sobie zrobiłam to, bo właściwie ta książka nie mogła mi się spodobać. Czemu to zrobiłam? Nie wiem. Czy był to błąd? Tak. Ta książka była po prostu niesamowicie nudna, nic się wiele nie działo. Była napuszona, tu miał być jakiś taki trójkąt? Jaki trójkąt? Turniej magiczny. Gdzieś tutaj jakieś przedstawiciele rodzin magicznych mieli ze sobą walczyć na śmierć i życie, oczywiście. Nienawidzicie bardzo. Magia śmiertelna, zabójcza. Nie działo się nic, włos nikomu z głowy nie spadł. Gdzie to jest zabójcze? W którym miejscu jest to śmiertelne? Więc już mnie to rozjuszyło, była nudna magia. Jeden był ciekawy wątek, jeden był ciekawy bohater, a reszta to było też jak taka ryba, nierozmrożona do końca ścięta. Tak, wszyscy jesteśmy łotrami, nikt tam nie był łotrem, nawet jedna osoba tam nie była łotrem, w ogóle nie byli łotrami żadnymi. Czy ktoś sobie w ogóle sprawdził w słowniku, co to znaczy słowo łotr? Nie, nie sądzę. Na pewno nie zrobiła tego autorka. Jeszcze ta książka skończyła się w takim miejscu. W ogóle, że właściwie urwała się w połowie. Dlaczego? Jaki jest sens robienia dylogii? Po co się robi dylogię? Nie rozumiem tego. Jak jedna książka ma 300 stron i druga też ma mieć 300 stron, dlaczego nie zrobić jednej książki, która ma 600? Tylko robimy dylogię, którą urywa się jakby w połowie i to czuć, że ona się urywa w połowie, że po prostu ktoś podzieli książkę na pół, historię, historię na pół. Ja rozumiem, jak jest dylogia. Jedna część historii jest w pierwszym tomie, a druga część historii jest w tomie drugim. Nie wiem, co powiedziałam, czy w pierwszym tomie, czy w drugim. Wiadomo, o co chodzi. Nie rozumiem sytuacji, kiedy robi się dylogię z czegoś, co ewidentnie jest jedną historią. Po co? Nie wiem. Nie chcę się tego dowiadywać. Natomiast tutaj właśnie no, duże rozczarowanie. Ale ja mam toksyczną cechę, moją toksyczną cechą jest, znaczy nie jedną, wiadomo, ale moją toksyczną cechą jest ciekawość. Czasem po prostu jestem ciekawa czegoś, ale za ciekawość się niestety płaci. Ja płacę za ciekawość fatalnymi książkami, które czytam. Nie było ich na szczęście dużo. To nagranie takiego filmu, kiedy ja narzekam non-stop, dużo mnie kosztuje. Przede wszystkim tego, że właśnie daję sobie upust. Wchodzę właśnie w te takie taki negatywny rezonans i już mam ochotę narzekać na wszystko. Już mam ochotę po prostu opowiadać jakieś bzdury i narzekać, ale na szczęście dotarliśmy do końca tej listy i nie masz więcej książek, które sobie tutaj wypisałam na tej mojej liście do narzekania. Więc to są te najgorsze książki, najbardziej rozczarowujące książki, których nie polecam nikomu, zapominam o nich. I po prostu idziemy dalej, patrzymy w przyszłość w tylko i wyłącznie w jasnych barwach. Teraz rozwija się taka tęcza i różowy plusz i idziemy po prostu dalej tylko i wyłącznie w przyszłość. Oczekujemy samych dobrych książek, o tych złych już zapominamy. Dziękuję za oglądanie tego filmu i widzimy się następnym razem. Cześć!